Dzień dobry Państwu, Renata Pawlak, firma AgroSimex. Ze mną Wojciech Niemiec, menadżer produktów biologicznych. Opowiemy Państwu o sytuacji w kapustowatych, chociażby kapusta biała, włoska, kapusta pekińska, kalafior, brokuł, z jaką mamy w tym momencie, z czym mamy problem, czyli przede wszystkim szkodniki. Serdecznie zapraszamy. Znajdujemy się dzisiaj w okolicach Błonia pod Warszawą na plantacji kapusty białej. Ta plantacja, już tutaj mamy ładne zawiązywanie główek, ale też przejechaliśmy wiele plantacji świeżo sadzonych, te, które też już są do zbioru. No tutaj jeszcze tego zbioru nie mamy i jeszcze chwilkę poczekamy, ale to, co na pierwszy rzut oka nam się wchodzi w pierwszy kadr, to uszkodzenia liści. Tak, dokładnie. Tutaj na tej plantacji możemy zobaczyć całkiem sporo tych uszkodzeń, a te uszkodzenia powodują gąsienice bielinka i gąsienice tantnisia. No i celem właśnie tutaj dzisiejszego mojej obecności jest pokazanie produktu biologicznego do zwalczania tych szkodników i jest to produkt Delfin WG. Tak. Jak sprawdzamy w ogóle plantację kapusty, jak widzimy, to przede wszystkim no na pierwszy rzut oka widzimy te gołożery nieraz wręcz, aż między tkankami są, te przestrzeń między tkankami jest już wygryziona, czy są takie okienka, ale no widzimy to, ale gdzie są szkodniki? Więc przede wszystkim szukamy je w liściach, w sercach, tam gdzie zawiązuje się już główka. Nieraz tych szkodników nie widać, ale widać ich odchody, prawda? Bo one jednak zjadają nam liści i te odchody pozostają na powierzchni liścia. Najczęściej są to białe, malutkie gąsienice bądź zielone. No niestety, gąsienice tych szkodników mogą spowodować nam bardzo duże straty i w plonie, ale też i jakości. No niestety, my kapustę przede wszystkim sprzedajemy już teraz na świeży rynek. No i jako konsument oczekujemy tej dobrej jakości, prawda? Więc Wojtku, jak walczyć z tymi szkodnikami w sposób biologiczny? Bo chociażby mamy krótki okres przed zbiorem i te naloty tych szkodników występują, pokazują się gąsienice, uszkadzają nam kapustę. I co my możemy zrobić, aby też zachować okres karencji? W ofercie firmy AgroSimex mamy dostępny biologiczny preparat Delfin WG. W skład tego preparatu wchodzą bakterie Bacillus thuringiensis. Preparat ten zakłóca funkcjonowanie nabłonka jelita środkowego gąsienic, no i w wyniku tego gąsienice obumierają. Co warto tu podkreślić, substancja czynna musi zostać połknięta przez gąsienicę, a więc bardzo istotne jest tutaj odpowiednie pokrycie blaszki liściowej, tak, roślin. Wojtku, no kapusta, czy w ogóle brokuły, ogólnie rośliny kapustowate, jednak tej masy liściowej mają bardzo dużo i tych zakamarków jeszcze więcej, więc tutaj kwestia dobrego wydatku cieczy użytkowej. Im wyższa faza rozwojowa, tym ten wydatek cieczy powinien być wyższy, ale też warto do Delfina dodać adiuwant, prawda? Dokładnie. Więc ja tutaj proponuję adiuwant Prolonger w dawce chociażby 0,4 litra na hektar. Dawka Delfin WG to 0,75 kg na hektar. Zabiegi możemy wykonywać co 7 dni, maksymalnie 3 zabiegi w sezonie. Warte tutaj na pewno podkreślenia jest to, że mamy tylko jeden dzień okresu karencji, co jest niezwykle istotne już w takich fazach, kiedy będziemy zbierać nasz plon. Tak, tylko teraz Wojtku. To jest rewelacyjne rozwiązanie chociażby dla Was plantatorów, którzy macie kapustne w projektach tych ekologicznych, w uprawie ekologicznej, więc tutaj Delfin jest jak najbardziej substancją pożądaną. No ale też no jednak tych produkcji towarowych mamy no najwięcej i Delfin też się bardzo dobrze sprawdza, bo używając twardej chemii, produktów systemicznych, Delfin jest też bardzo dobrym rozwiązaniem jako zmienienie mechanizmu działania od tych produktów systemicznych
połączenia całej technologii. Produkt systemiczny, później delfin, wracamy do produktu systemicznego, czy opartego o inne substancje, chociażby spinosad w produkcie Spanner, który też możemy używać w plantacjach kapustnych w ochronie przed szkodnikami typu gąsienice. I no przede wszystkim to jest też ważne, że te mechanizmy są różne i blokujemy te odporności szkodników, żeby nie powstawały. Tak, dokładnie. Tutaj rotacja tej substancji czynnej jest niezwykle istotna w całym programie ochrony. A co jeszcze warto dodać, to, że preparat Delfin WG może być stosowany też w ramach ekoschematu, czy to biologiczna ochrona upraw, czy też integrowana produkcja jak najbardziej. Tak, i jeszcze warte przypomnienia co do tych rozwiązań biologicznych. Warto wspomnieć też o produkcie Pantoea. Tak, w poprzednich komunikatach mówiliśmy już o produkcie Pantoea Care. Tam mówiliśmy o zastosowaniu tego nawozowego produktu mikrobiologicznego w ochronie marchwi. Natomiast teraz chcielibyśmy powiedzieć o zastosowaniu też w ochronie właśnie kapusty białej głowiastej, generalnie w ochronie warzyw kapustnych. No i tutaj właśnie Instytut Ogrodnictwa testował szczepy bakterii właśnie zawarte w tym produkcie. No i uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty w zwalczaniu czerni krzyżowych. I tutaj skuteczność tego produktu wyszła powyżej 90%. Były wykonane tam 5 zabiegów w okresie. Czyli 5 zabiegów w okresie wegetacji przy zwalczaniu, a nawet zapobieganiu czerni krzyżowych, prawda? Bo to jest jednak choroba bardzo podstępna na plantacjach kapustnych, więc te wyprzedzające zabiegi 5-razowe były bardzo skuteczne, tak, prawda? Tak, one w odpowiedni sposób zabezpieczały już plantację przed właśnie tą chorobą. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć może o dawce, 0,5 kg na hektar, odstępy zabiegów co 7 dni. No i tak jak w przypadku wszystkich produktów biologicznych, pamiętajmy, aby nie łączyć bakterii z preparatami na bazie miedzi czy srebra. Tak. Zadbajmy oczywiście o dezynfekcję opryskiwacza przed zabiegiem. No i nie wykonujmy tych zabiegów w pełnym słońcu. Raczej wykonujmy te zabiegi wcześniej rano lub wieczorem. To na pewno zwiększy skuteczność. I to się dotyczy i produktu Pantoea Care, ale też i produktu Delfin. Delfin, dokładnie, dokładnie. Więc Wojtku, na dzień dzisiejszy i dla plantatorów w produkcji ekologicznej, ale też dla plantatorów, gdzie mamy typową konwencję, czy nawet integrowaną uprawę roślin, mamy kompleksowe rozwiązania, które możemy zrobić wyłącznie w trendzie ekologicznym, ale też w momencie wtedy, kiedy mamy tą twardą chemię, te standardowe środki ochrony roślin, aby też łamać te odporności związane z odpornościami szkodników na substancje czynne, czy odpornościami chorób powodowanych przez grzyby, czy przez bakterie. Dokładnie. No tutaj warto pamiętać o tym, że ta biologia bardzo dobrze wpisuje się w te programy ochrony chemicznej, a bardzo dobrze stosować te produkty biologiczne właśnie teraz przed zbiorami, aby uniknąć tych pozostałości. No i cieszyć się dobrym plonem. Dokładnie. I jakością. Dokładnie. I bezpieczeństwem żywności dla finalnego konsumenta. Wojtku, dziękuję Ci serdecznie. Widzimy się w kolejnych komunikatach. Zaglądajcie do swoich kapust. Mam nadzieję, że będziecie znajdywać coraz mniej tych szkodników, ale naloty są cały czas, pogoda im sprzyja, więc bądźcie na baczności na swoich plantacjach, zaglądajcie też na nasze kanały medialne, tam też na bieżąco mówimy o sytuacji w naszych uprawach warzywniczych. I co, wszystkiego dobrego, do zobaczenia!